Dzień dobry, witamy Was smacznie w magdalenkowych frykasach Pan Operator i... Pani Kuchareczka. Tak jest, dzisiaj przychodzimy do Was z amerykańskim deserem cinnabonsy, albo inaczej nazywane... Cinnamon Rolls. Tak. To jest ciasto drożdżowe z cynamonem, ale wiecie co, Amerykanie to jeszcze tak to mocno dosładzają, dają krem na to. My zrobimy taką bardziej light wersję. Naprawdę to jest po pierwsze szybkie w przygotowaniu, po drugie smakowite i mam nadzieję, że te cynabonsy zaczarują Was i będziecie to robić. Ja to robię naprawdę często i nigdy nam się te cinnabonsy nie znudzą. No to co? Gotowi na pyszne cinnabonsy? Będziemy rolować, cynamonować i robić różne inne rzeczy. No to cóż? Do roboty! Muszę Wam jeszcze powiedzieć, że szczególnie dzieciaki lubią te cinnabonsy. O tak, dzieci mojego siostrzeńca to po prostu przepadają. A, i chciałam powiedzieć, że ten film jest dedykowany Mikołajowi. Mikołaj, to dla Ciebie. Jak przyjadę, będziemy robić razem. Tymczasem już do roboty! To jest taki deser, który właściwie robi się sam. Albo robi go, kręci robot, albo rośnie samo. My tylko będziemy sobie dodawać różne składniki do misy robota. No to tak, tutaj mam mleko. Mleko jest letnie, takie letnie, że jak wsadzi się paluch, to nieodczuwalna jest temperatura. To mleko musi być letnie, ponieważ jak będzie za gorące, to się zaparzą drożdże i nici będą pulchnego, fajnego ciasta. Do mleka wrzucam jedną łyżkę cukru. Proszę pamiętać, że bez cukru to te drożdże nie urosną. To jest taka karma dla nich. I wrzucam pokruszoną kostkę, czyli 10 deko drożdży. I mieszam, żeby te drożdże się tutaj rozpuściły. Przykrywam i odstawiam. Niech zaczną drożdże pracować. Do robota wrzucam 3 całe jajka. Kręcę, w trakcie kręcenia wrzucam pół szklanki cukru, bo my nie lubimy, ale proszę dać więcej, jeżeli lubicie słodkie ciasta. Proszę pamiętać, że jeszcze będziemy cukier dodawać do cynamonu. W misce mam przesianą mąkę, mąkę tortową, kilogram, połowę tej mąki będę wrzucała do tych jajek i na przemian będę dodawała olej. Można dać tutaj masło 82-83%. Ja się przekonałam, że jednak olej daje dłużej świeżość wyrobowi drożdżowemu. I dodając jedno i drugie będę kręciła. Nie zapominam też o szczypcie soli, która, panie operatorze, czyści kubki smakowe. I? A w domu kubki czyszczę ja. I podbija słodycz ciasta. I podbijam słodycz gospodarstwa domowego. Proszę Państwa, zobaczymy, czy moje drożdże zaczęły już... Zobaczcie, jak cudnie to wygląda! Uwielbiam zapach drożdży. Pięknie, panie operatorze, jak panu się nasze drożdże podobają? Strasznie, pracowite. Strasznie się spieniły. Będę dodawała ten zaczyn i mąkę drugą część. Zaczyn, jaka miła nazwa. Ciasto jest idealne.
Za każdym razem Wam powtarzam, że ciasto drożdżowe, jak jest dobrze wyrobione, to miska jest czyściuteńka. Ciasto podzielę na dwie części. Dzisiaj zrobimy z jednej części, a drugą część, ponieważ zadajecie mi pytania pod filmikami, czy można mrozić ciasto drożdżowe. Tak, ciasto drożdżowe można mrozić. O, wkładam do woreczka strunowego. Zakochałam się w tych woreczkach. Polecam, naprawdę są fajne. O. I rozwałkuję to na prostokąt. Wiecie, jak się na prostokąt wałkuje ciasto? Po przekątnej. Tak. I tak. I tak. O, widzicie, jaki ładny prostokąt wychodzi. Jak widzicie, po przekątnej bardzo fajny i równy prostokąt wychodzi. Proszę zobaczcie, jaki ładny prostokąt wyszedł i również zapraszam do zobaczenia, do obejrzenia grubości ciasta. To jest nie więcej jak pół centymetra. Ciasto sobie odpoczywa, pewnie jeszcze troszeczkę urośnie, a my zrobimy tę pyszną posypkę. Wrzucam dwa opakowania cynamonu. Mielonego. Tak jest. I cukier, koło 20 deko tego cukru. Wiecie co, na mililitry to będzie 125 ml. No i jak już chcemy podbijać tę słodycz, to dodamy do tego również szczyptę soli. Mieszam to dokładnie. Fajnie tutaj też, no ja niestety nie mam w tej chwili brązowego cukru, ale bardzo fajnie do tego byłoby użyć brązowy cukier. To dla tych, którzy zdrowie się odżywiają. Daję sobie rękę uciąć, że Amerykanie nie używają do tego brązowego cukru. A na ciasto wylewam roztopione masło. To masło będzie tutaj spełniało rolę lepu na ten kleju, tak. Tak, żeby się ten cynamon do ciasta przyczepił. A, masełko. Można też nie roztopionym, a takim bardzo, bardzo mięciutkim masłem to robić i długim nożem. Tutaj jest dowolność dowolna. I teraz posypuję to mieszanką cukrzano-cynamonową ze szczyptą soli. Jeżeli Wam zostanie trochę tej posypki, proszę się nie martwić. Daję Wam gwarancję, że jak raz zrobicie, to będziecie częściej zaglądać do tego przepisu. To jest naprawdę coś wspaniałego. Ale chciałam jeszcze powiedzieć taką dosyć istotną rzecz. Dla tych, którzy na przykład są uczuleni na drożdże, to wiem, bo my mamy taką znajomą, która jest na drożdże uczulona. Identycznie można zrobić cynabonsy, ale na ciście francuskim. Też fajnie wyjdą. No, my robimy tutaj te amerykańskie, ale gdybyście robili na cieście francuskim, to też będzie fajnie. No, ja tu dałam. Wow. Po brzegi. Przykleję na to masło. Blachę, na której będę piekła cynamonki, posmaruję masłem. No i teraz zwijam. To ciasto jest fajne, bo ono nie wymaga podsypywania mąki i bardzo fajnie, zobaczcie, się będzie zwijać. Pierwszy to jest, muszę to uformować, taki pierwszy zawij i zobaczcie, jak to ładnie idzie. I teraz będę kroić w plaster moją roladę. Zwykle roladę kroi się po upieczeniu, a my będziemy przed. Dupkę odkładam, zobaczymy, jak się, gdzie się zmieści. Jedną odkładam i drugą odkładam, a tutaj lecę, tak ja wiem, dwucentymetrowe. Układam tą końcówką tutaj,
do blachy, żeby się nie rozwijało. Jak lubicie mieć takie rozwinięte, to też można tak ułożyć. Jeżeli chcecie, to można tutaj tę końcówkę posmarować masłem i też przykleić. Ja Wam przyznam się szczerze, że lubię, jak one tak trochę odchodzą i takie ogonki fajne powstają. Można również je na większej blasze piec i wtedy odstawić w jakiś tam, ułożyć w jakimś odstępie, żeby one miały miejsce na wyrośnięcie. Moje powinny pójść w górę. Słuchajcie, jak wymierzone. Coś niesamowitego, jak mi się udało wymierzyć. O, jeszcze ten tutaj piptok. O. Ponieważ zostało mi dosyć sporo tej mieszanki, to ja jeszcze nią posypię z wierzchu. Co sobie będziemy żałować? Mam czysty blat, to mogłam to zmieść z blatu. O, co drugi rządek, co drugie kółko. Przykrywam to, to mi będzie tutaj sobie rosło i zacznie pracować. Czy będzie rosło? Tak, a ja w tym czasie nagrzeję piekarnik do 180-190 stopni. Do zobaczenia. Piekarnik mi się nagrzewa. Ja chciałam tylko powiedzieć, że tak, jak już się nagrzeje do tych 190 stopni piekarnik, proszę zmniejszyć temperaturę na 175-180 stopni. Pieczemy około 30 minut. Proszę pamiętać o teście suchego patyczka i proszę pamiętać, że piekarnik piekarnikowi nie jest równy. To się przekonaliśmy, jak robiliśmy chyba tutaj drożdżówki. Część w innym piekarniku piekłam i one się spaliły, część w innym i wyszły dobre. Ten sam czas i ta sama temperatura i obydwie funkcje włączone na termoobieg. Także proszę sprawdzać, spotkamy się jak to się już upiecze i będziemy jeszcze pysznościami polewać cinnabonsy. Tymczasem ja już wyciągnęłam moje cinnabonki z piekarnika i teraz zobaczcie. Tutaj są takie wieżyczki. Ja Wam mówiłam, że jak nie miały miejsca, żeby się wszerz rozrosnąć, nie było przerwy między nimi, to one zaczną rosnąć w górę. I one faktycznie, niektóre urosły w górę. To wygląda prześmiesznie. Ja wolę w takiej formie, ale jeżeli chcecie mieć szersze, to proszę co drugą, tak jak ja tutaj obok postawiłam jedną koło drugiej, to co drugą taką zostawcie miejsce na to, żeby się rozrosły. Mnie się to podoba, ja zawsze takie robię i one, zobaczcie, się odrywają. Ale to nie wszystko. Mam tutaj cytrynę, o, i mam cukier puder. I zrobimy sobie gęsty lukier. Wstrzykniemy tutaj soku z cytryny, żeby przełamał słodycz tego cukru pudru. I troszeczkę soli. Nie, tu już soli nie. Aby oczyściła kubki smakowe. Się pan operator podszkolił i teraz nam popisuje tutaj. Dobrze. Proszę pamiętać, że ja Wam nie podam proporcji. To znowu robienie tego lukru jest robieniem na oko. Czyli im bardziej chcemy rzadki ten lukier, tym dajemy więcej soku z cytryny. Im chcemy bardziej gęsty, tym dodajemy więcej cukru. Ja jeszcze dodam cukru, bo zobaczcie proszę, tego lukru tu wcale nie jest tak dużo. Więc jeszcze dodam. O, i zobaczymy jak nam wyjdzie. O, to już jest za gęsty. Lecimy z tym koksem. I teraz proszę Państwa, się nie oprę, żeby nie spróbować, elegancko ukroję. Wezmę talerzyk, będę bardziej kulturalna. No proszę Państwa, próba generalna. Mmm.
pyszne. Kochani, ja już swoje cynamonki mam. Mam nadzieję, że rozkochają Was w sobie tak jak nas. To jest naprawdę pyszne. Jak widzieliście, samo się robi. Można w kuchni siedzieć, mieć baczne oko na to, co się w kuchni dzieje, ale czytać książkę. Tutaj nie ma filozofii. Pozdrawiamy Was bardzo, bardzo, bardzo ciepło i zapraszamy na kolejne kulinarne filmiki. Tymczasem, panie operatorze, do zobaczenia. Tak jest.